Witajcie, przyjaciele Wilczka. Za nami pierwsze tegoroczne górzarzenie na Ślęży, a przed nami kolejny środowy spacer z Wilkiem Esterem. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym 2 tygodnie temu zakończyliśmy nasz spacer, czyli w Owińskach, skąd zaczniemy nasz dzisiejszy spacer na Dziewiczą Górę. Przejdziemy się dokładnie tym samym szlakiem, który prawie 1,5 roku temu na Limba rozpoczął nagrywanie na kanale. Jeszcze wtedy na Limba Fursuit Traveler. Zobaczymy, co przez ten czas się zmieniło, a widzę, że chociażby udało się wyremontować dworzec w Owińskach i prezentuje się naprawdę pięknie. Zobaczmy, co ciekawego będzie na szlaku. Idziemy szlakiem koloru niebieskiego. Chodźcie z nami. Au! Mamy tutaj kamienny szlakowskaz. Zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Jest szlak czarny, którym kawałeczek szliśmy. To jest krótki dojściowy do dworca PKP. Można nim przejść się po ciekawych miejscach w Owińskach. Mamy również szlak cysterski, gdyż jak wiemy, w Owińskach znajduje się klasztor poczysterski oraz jeden z wielu szlaków rowerowych gminy Czerwonak, a także nasz niebieski szlak z Tuczna, którym teraz będziemy szli w stronę Dziewiczej Góry. Jakieś godzina, półtorej i będziemy na szczycie Dziewiczej Góry. Chodźcie z nami. Au! Rakietę, o tam. Wieża widokowa na Dziewiczej Górze. I tam właśnie idziemy. Do zobaczenia później. Jau! Mijamy właśnie leśniczówkę Annowo, która znajduje się w dawnym dworku Fonteskow. Chodźmy dalej. Au!
Co czytasz? Czytam list do turysty od lasu. Bardzo prawdziwy i zgadzam się. Chodźmy więc do lasu, a konkretnie do Puszczy Jelonka. Ta starej puszczy, niedaleko Poznania. Au! Daleko Leśniczówki, gdzie mamy miejsce biwakowe z ławeczkami i informacjami, na przykład jak się wybrać do lasu latem i zimą. No, mamy zimę, więc jesteśmy ubrani na zimowo. No, ja może nie, ale ja to już jestem sprawiony skandynawskimi klimatami. Więc taka polska zima mi nie straszna. No, idziemy dalej w stronę Dziewiczej Góry. Au! Szlak niebieski kręca w prawo i dochodzi do szlaku czerwonego z Oków i razem będziemy nim szli już na szczyt Dziewiczej Góry, a dalej przerwa, a po przerwie schodzimy szlakiem żółtym do Kicina, gdzie zakończymy naszą wycieczkę. Do zobaczenia na górze. Au! Au! A w ogóle wiecie, czym jest Dziewicza Góra? Nie wiecie, to ja wam powiem. Jest to morena czołowa lodowca. To nie jest góra. No żeby być górą, no to trzeba mierzyć przynajmniej 500 metrów. Bezwzględnie. Czyli na poziom morza. No a Dziewicza Góra to raptem 143 metry, więc no to nie jest góra, nie to nawet wzgórze, bo żeby być wzgórzem, no to trzeba wznieść się ponad 300 metrów nad otaczającym terenem. Więc to również nie jest górze, to pagórek. A Dziewicza Góra nazwa wzięła się od właśnie wspomnianych 2 tygodnie temu cysterek z Owińsk, do których wspomniana Dziewicza Góra należała i tą nazwa Dziewicza Góra już
międzyczasie doszedł do nas szlak żółty z Kicina, który będziemy schodzić po przerwie. A to oznacza finał naszej wspinaczki. Jeszcze trochę i staniemy pod wieżą widokową na Dziewiczej Górze. Zobaczymy, czy szczęście i siły dopiszą, żeby wejść na górę, na wieżę i zobaczyć, co tam ciekawego można zaobserwować. Już niedaleko widać też wiatkę, gdzie można odpocząć. Więc widzimy się za chwilę na Dziewiczej Górze. Au! Jesteśmy. Udało się. Dziewicza Góra. Dla mnie po raz drugi karierze zdobyta. Mamy wieżę widokową. O, jest otwarta. To po przerwie się na nią wejdziemy. Może będzie coś widać. Pogoda taka mało przejrzysta, ale zobaczymy. Mamy też wiatę. Nie można sobie odpocząć. I węzeł szlaków. O, proszę. Czerwony do czerwonaka. 3,2 km. Stąd rozpoczyna się również żółty szlak do Kobylnicy. My nim będziemy szli kawałek do Kicina. Oraz stąd również rozpoczyna się szlak niebieski, którym szliśmy do Obińsk. Są tu również informacje na temat Dziewiczej Góry. Oczywiście wieża widokowa. I jestem też ja, Ester. Widzimy się po przerwie na piciu i amciu. Au! No, jesteśmy po przerwie, wchodzimy na wieżę widokową. Wejście jest bezpłatne. To zobaczymy, co tam ciekawego widać na górze. Au! Z piątkowym. Tam na horyzoncie widzicie Górę Morasko, najwyższe wzniesienie Poznania oraz Pojezierza Poznańskiego. A nie mamy Czerwonak Owińska, z którym przyszliśmy na Dziewiczą Górę. A tutaj bezkresne morze zielone, puszczy zielonka. Dalej mamy pola wokół puszczy z okolicznymi miejscowościami. I tak to wygląda. I zmykam stąd, bo strasznie wieje. Więc widzimy się na dole przy wiacie. Au! Jesteśmy po przerwie i teraz ruszamy żółtym szlakiem na dół do Kicina. Chodźcie z nami. Au! No, to przy okazji schodzenia opowiem wam, gdzie ostatnio górzarzyliśmy. Byliśmy na Ślęży w
bardzo doborowym towarzystwie Szybkiego i Pauli, którego bardzo pozdrawiam. A wycieczka poprowadziła nas zarówno znane nam miejsca na Ślęży, jak i to mniej znane, bardziej klimatyczne, tajemnicze, gdzie próżno szukać ludzi. I tak weszliśmy sobie na wieżyce tradycyjnie żółtym flakiem, potem na Ślęży widzieliśmy tradycyjnie też misia tężańskiego oraz tradycyjnie zdjęcie na skalę. Ja już ją nazwałem Wilczą Skałą. A także, mimo że na nizinach, jak widzicie, śniegu brak, dodatnie temperatury, i to solidnie, to na szczycie Ślęży otóż leżał sobie śnieg po północnej stronie na Stokach Ślężańskich. No, była to dosyć duża frajda dla niebieskiego Wilczka. No, liczył na to, że wejście na Ślęże będzie iście zimowe. I takie też było, po części. No, później weszliśmy sobie na wieżę widokową, na tak zwanych zbójnickich skałach. Skąd? Widzieliśmy pięknie wierzchołek Ślęży, szczyt pobliskiej Raduni oraz pasmo najbliższe Ślęży, czyli Góry Sowie. Następnie weszliśmy sobie bardzo malowniczym, skalnym, niebieskim szlakiem do tak zwanych olbrzymek, przez które prowadziła skalna Perć, najbardziej widowiskowa część szlaku niebieskiego. Bardzo polecam, jeżeli będziecie kiedyś na Ślęży, to nie sugerujcie się, nie bójcie się tego złowieszczego napisu trudny szlak na Szłęczytą Padła, bo myślę, że warto się trochę natrudzić, żeby przejść się tym niebieskim szlakiem, bo jest bardzo, bardzo ciekawy. Trochę, owszem, jest trudny technicznie, ale dla ambitnego nic trudnego, prawda? Więc bardzo polecam. No i jak już zeszliśmy ze skalnej Perci, z niebieskiego szlaku, na tak zwaną ścieżkę pod skałkami, to nią poszliśmy sobie przez cały południowe zbocza Ślęży do źródełka Bejera, gdzie napiliśmy się wody i teraz będziemy zdrowi, bo podobno ta woda z tego źródełka jest uzdrawiająca. No a następnie, po dłuższym poszukiwaniach, znaleźliśmy grotę Walonów, gdzie podobno legendarni Walonowie poszukiwali skarbów i złota w masywie Ślęży. No, nam się niestety nie udało, ale planujemy jeszcze wrócić na Ślęże, więc może się uda w końcu skarb odnaleźć. No a na końcu wycieczki, creme de la creme, przynajmniej mi się najbardziej podobała ta część trasy, to stara poniemiecka ścieżka, zwana Heidenweg.
czyli wykute w skałach stopnie prowadzące na dół, między innymi wzdłuż tak zwanej Groty Władysława. Bardzo potężne bloki skalne, które tworzą malowniczy pejzaż, krajobraz. Myślę, że warto przyjechać, jak przyjedziemy na Ślęzę jeszcze raz, to nie umieszkamy również przejść się Eugen Weg i może zrobić jakieś klimatyczną sesję, tak trochę w stylu stradawnych Słowian, Wikingów. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. W niedzielę była piękna pogoda. Góra Bogów była łaskawa dla swoich przybyszów i zaoferowała nam piękne słoneczko, bo Ślęża to góra, która praktycznie przez 200 dni w roku spowita jest w chmurach, a podobno też jest to miejsce, w którym można spotkać najczęściej wyładowania wyładowania atmosferyczne w Europie. Więc no, prawdziwy śląski Olimp. No, przy okazji też chciałbym zapowiedzieć, że planujemy oczywiście wrócić jeszcze w tym półroczu na Ślęzę, konkretnie w ostatni weekend kwietnia. Przejdziemy się właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej niebieskim szlakiem od strony Przyłęczy Padła, między innymi przez Kazalnicę i Skalną Perć, oraz zajrzymy na Eugen Weg. Bądźcie z nami w ostatni weekend kwietnia, bodajże pojedziemy sobie w sobotę 27 kwietnia. No, my idziemy sobie z żółtym szlakiem pomału do Kicina, a z innych planów burzażowych to już za niecałe, trochę ponad 2 tygodnie zawitamy na nowych terenach. Będziemy penetrować wzgórza Włodzickie i wejdziemy sobie na Górę Wszystkich Świętych. Zobaczymy, jak to tam będzie.
wejdziemy sobie oczywiście na wieżę widokową, która stoi na ów górze. I zobaczymy, co tam będzie z niej widać. Liczę na zimową aurę. I tak luty to jeszcze zima. I mam nadzieję, że tym razem pogoda nie zawiedzie. Także jeżeli chcecie być też na bieżąco z filmami, z informacjami na temat tego, gdzie pojawi się niebieski wilczek, to zachęcam do obserwacji, subskrypcji kanału, zostawienia komentarza, łapki w górę, a może kiedyś bliżej, dalej, wcześniej, później uda się spotkać na górskim placu. Ale tyle ode mnie. Ciśniemy do kcina. Au! Au! Powoli zbliżamy się do mety. Mamy przed sobą zabudowania kicina i wychodzimy z puszczy Ślonka. Wracamy do cywilizacji. Najgorzej. Wiemy, że tylko na tydzień. Za tydzień się coś wymyśli, bo jeszcze nie mam planów, żeby spojrzeć na mapę. Może zrobimy łańcuszek. I podobnie jak w tym przypadku, rozpoczniemy może w miejscu, w którym zakończyliśmy. Ale zobaczymy. Wszystko się zobaczy. Wszystkie ci na coś jest ciekawego dalej. Może tak zrobimy. Można by dojechać komunikacją. Także na pewno środowy spacer z Wilkiem Esterem będzie za tydzień. No, mijamy szlaban Parku Krajobrazowego Puszczy Bielonka i meldujemy się w Kicinie, gdzie kończymy naszą wyprawę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję i widzimy się w następną środę, na następnej spacerze z Wilkiem Esterem. Do zobaczenia, pozdrawiam, Ester Mountain Wolf. Au! Some travels.